Witam wszystkich graczy w kolejnym odcinku o przygodach Twardziaszka. Liga SSF, poziom 39. Przed nami dzisiaj ciężkie zadanie, bo musimy zabić Malachai, czyli głównego bossa gry, całej fabuły, na normalu. Trudne to zadanie, dlatego musimy trochę się tu posilić. Pójdziemy do masterów i troszeczkę zwiększymy możliwości. Tu mamy broń, nam wypadła. Czy tą, czy tą. Ta nie. Tą. I co my możemy tu zrobić? Co, na co nas stać w ogóle? Możemy dołożyć od 25 do 34 increase spell damage. 6 alternationów kosztuje. Czyli stać nas na to. Także będzie bił lepiej. Zobaczymy, jak jest przed. Bez aur na razie i bez ten. Zobaczymy. 571. Dodamy. 28 nam dał. O, czyli to z tej z dolnej półki mógł dać 34. Byłoby lepiej. Ale 28% to też nie jest źle. Układamy. Było 571, mamy 616,5. Włączamy aurę Tom Anger. Mamy 750. Akurat na Dareso. Na Dareso, na Malachai. No i tam jeszcze przedtem mamy 4 bossy pokonać, zanim dojdziemy do niego. Nie wiem, czy zdążę to dzisiaj zrobić. W każdym razie już jest trochę silniejszy. No to idziemy do Crystal Veins. Tej drugiej broni nie było co craftować, bo tam już spiel był i nie dałoby nam do spielu, bo nie może powtórzyć się mod. Ładna nazwa, piękna i bestia, level pierwszy, wchodzimy. Zobaczymy, czy tam tak pięknie jest. Znowu z tym filtrem. Zawsze zapominam. Tak to jest, jak do każdej postaci się ma filtr. Dobra. Teraz jest dobrze. No i tutaj korytarze, żeby dostać się do tej Pieti i tam ją zabić. Jaki wstęp, nie? O, totemy tu nieźle ich palą. No, na przykład tu jest taki wróg. No, on zawsze zostawia po sobie takie wybuchy. Teraz na normalu to tam nic, ale na Merciless, czy już na mapach odjeżdżę jakieś, bo też są takie mapy z tą z tym ukształtowaniem terenu i występują te wrogowie, ci wrogowie. No, niebezpieczne to jest do bólu. Trzeba uważać. Jeden taki stanie się na tym okrągłym takim krążku, jak on wyzwala i potrafi 4000 życia zejść od razu. No, to one to są jego takie wysłanniczki, a ci znowu wykrwawiają. No, trzeba znaleźć po prostu drogę do Pieti. Ona tu występuje w grze w wielu wariantach. Zabijamy ją, nie zabijamy. Ciągle żyje. Ta jest niebezpieczna. Revenant. Na nią jest sposób. Na nią jest taki sposób, że z daleka jak się stoi, to ona jak strzela tymi. To jest chyba lightning albo lodowe coś. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale jak ona tak strzela i rzuca, to można szybko zginąć. Na nią jest taki sposób, że szybko trzeba podejść do niej. Ona wtedy nie może nas zaatakować na dystans,
A w zwarciu jest słaba. Mówię o wyższych poziomach, bo teraz to tam nic nam nie robi, nie? No tak jest tu z takim potworkiem. Trzeba znać potwory, ich zachowania. Już też dziesiątki razy zginąłem, zanim poznałem obyczaje ich. Dlatego teraz wiem. No, ona strzela z daleka, nie? Jest, o. I strzela z daleka, to ona tnie nieźle. Ale jak podejdziemy do niej bliżej, to ona już nie może na dystans. Totem widzę, już tam ma prawie poziom nowy. Ona się cofa. I tu koło niej. A ona wtedy tu nic nie może zrobić. O. Bezbronna jest. Już mi tu tną nieźle. Ten życie. Many zaczyna. Jest poziom, to dobrze. Złożymy. A jeszcze poczekamy, aż totem się. Za moment totem będzie miał poziom. O, to jest ta queen, królowa. Włos tutaj taki. Ona się odsuwa, żeby mi przywalić. A ja jej z tyłu za plecami stoję. O, i padła. I jakieś buty. I jakaś różdżka. Zobaczymy, co to jest. Dobra, najpierw modem. A jeszcze sobie pozostawia takie wybuchy. Też może na tym zginąć łatwo. Że na nią trzeba uważać. Dobra, zobaczymy. Mamy 750. Flame Totem, 11 poziom. 881. Czyli dużo. Molten Strike wyciągnę, bo on już jest nieużywany. Niepotrzebnie tu się leveluje i tylko zakłóca. Będziemy szli do Malachai. Tam będą odporności potrzebne na. I na tej. Każdy tu boss ma. Z pięciu będzie przed nim. Czterech bossów. Mamy 51 do Fire, 34, 75 do Lighting. No to trzeba tu dać. 15 do wszystkich resów. Już się nam lepiej zrobiło. 66 od ognia. 50, 39 od lodu i od lightingu 75, czyli pełne, nie? Dobra, idziemy, szukamy dalej. Już mamy trochę lepszy ten DPS, jeśli chodzi o totem. Tak. Jeszcze sprawdzę, co tam. O, tutaj jest. No, życie nam się będzie szybko odnawiało. Jest ich tutaj dużo. Zbieramy i zobaczymy, co to za buty nam tam wypadły. Jeszcze tu mnie ta denerwuje. Dobra. Zobaczymy te buty. O! 25 increase mu movement speed, 40 do cold, 14. O! Teraz zobaczymy, jak to wygląda. No, życia to sobie możemy dołożyć. Tu 10, 8 do lightingu. Ale do coldu będzie 14 więcej, coś za coś. No i rarity Atheim's Fund. Czyli może mam szansę 14% znaleźć rzadkie przedmioty więcej. I armuru dużo. Także założymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Defense mamy 41 redukcji. I Move Event Speed, czyli szybkość poruszania 8%. Zobaczymy. Mamy 23% i 46% fizycznej
redukcji, czyli coś wreszcie wypadło, coś dla nas. Twardzioszek zadowolony. Weźmiemy to na sprzedaż. Od razu szybciej. No teraz tak, teraz można grać. Jeszcze jak flaszkę w duszę, to już w ogóle. Jak szalony biegnie. O, Orbów Scouring. Zaczyna się. Warto te kokony otwierać, bo czasami tam ciekawe rzeczy mogą wypaść. No, Stone Golem nam się też poziom podniósł. Będziemy mieli, zaczynamy regenerację, mamy 64,2. I co? Nic się nie podniosło? Gdzie jest ten golem? Tu. Nie, to Lip Slam był. Dobrze. 42, 64,2. Nie wiem, nie rozumiem, bo nie jest włączony, dlatego też czasami nie myślę, jak mogło mu się podnieść, jak jest niewłączony. Dobra, uruchomię go. 106,2. Czyli o 3 mu doszło, było 103,2, 106,2. Człowiek czasami zakręcony jest i proste rzeczy stają się trudne. O, tutaj niebezpiecznie. Teraz weźmiemy sobie to, niech teraz ich będziemy zamrażać. Ona taka szybka jest, to zaraz zwolni. Tak, właśnie. Kapliczka na zamrożenie, jak ktoś nie wie, Ice Nova Freezing Shrine. Czyli zamraża. Ale krótko, jeszcze tylko 18 sekund. No to jest druga część, ale ja zrobię coś takiego. Zapomniałem o tym, bo znaleźliśmy w poprzednim odcinku właśnie te Lickstone'y. I ten będzie dawał 20% quantity przedmiotów, czyli ilość przedmiotów znalezionych w tej następnej lokacji. No ale potwory będą miały onslaught, czyli będą 30% szybsze, 30% biły mocniej. Także układamy. I strongboxy. Strongboxy będą skoruptowane i będą zawierały 6 dodatkowych losowych rzadkich przedmiotów. Brzmi ciekawie. Zobaczymy, jak to się je będzie otwierało. Już boję się tu wchodzić. Jest, to jest on. To jest ten Bloodline Onslaught. Ona też potrafi przywalić, nie? Jak jest w zwarciu. Ale już nie tak, nie ma takiej mocy jak na dystans. No, ciągle ona występuje. Często jak ktoś tworzy build pod spektrę, to korzysta. Ja sam kiedyś korzystałem z nich. Wtedy je się podnosi z ziemi, jak się zabije i można wykorzystywać jako spektrę.
Poziom momentalnie nam tu się nabija. Szukam tego Stoneboxu i nie mogę znaleźć. Ciekaw jestem, co tam jest. A te 20% quantity to jakoś tutaj nie za bardzo widać. Może więcej tych przedmiotów się tu sypie. Może teraz? Nic się nie sypie. Zobaczymy, może ten Stonebox trafimy. Tutaj trafimy. Też taka lokacja pokręcona. Tu ślepa. I mamy przecież, że rzadkie przedmioty znajdziemy, nie? O 13% na butach. A i tak nic nie wypada ciekawego. Jeszcze quantity jakbyśmy mieli, ale to mówię, to za wcześnie jest jeszcze teraz, żeby tu myśleć o takich rzeczach. Gdzie my tu mamy iść? Wszędzie tam jest zamknięte. Tu. Też. No gdzie to jest? Tu jest przejście. Oj. Trzeba się cofać. Osobiście to nie lubię tej lokacji, nie lubię mapy tej, bo to jest wąskie, te korytarze, nic tu nie można. W ogóle jak ten czwarty rozdział powstał i zobaczyłem tutaj korytarze i to mówię, no już tyle jest możliwości, a oni wymyślili akurat Warban. Nixton. Mi się oprócz tego Dryad Lake, gdzie można farmić, to te lokacje to dla mnie są beznadziejne. Jest ten Strongbox uszkodzony, nic nie można z nim zrobić. Dobra, zobaczymy co tutaj. Pewno wyskoczy zaraz tutaj cud. No są, czekaj, no zobaczymy co tu jest. 15 do życia, 30 do many, 12 fireresów. Zobaczymy. Tu jakaś maska. Tutaj znowu rarity. Tarcza. Inversion, armor 196. Do coldu, do lightingu. Ciekawe te rzeczy takie wypadły. Tu młot. Dysk. Oczywiście jak jest skryptowane, to jak chcemy łączyć, to trzeba walę tu później poświęcić na to jeszcze. Ma 196 armoru. Więcej. Do życia nie ma nic i nie można dodać, bo jest corrupted. Ale ma do coldu, do lightingu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To na razie można włożyć. Defense. 48. No i resy wskoczyły ładnie, bo już cold mamy pełny. Wstawimy to. 106. Zostawimy. Później się znajdzie lepszą to. Bo teraz każde łączenie kosztuje walorba jeszcze. Oprócz jakiegoś tam na przykład fusinga, jakbyśmy chcieli to połączyć, nie? To jeszcze plus orb. Walorb. Bo jest koruptowany. Taka to jest. Tu mamy rarity. Teraz sobie
Armor tu większy. Tu nie ma co zmieniać. Tu są dobre resy na tym, co mamy. Ten pierścień. Do życia 15 mana do fire. A tu do cold. 28 do życia. Tu też nie można nic dodać, bo to wszystko jest mniej do życia, więcej do mana, do fire. Co tu się będzie działo? O, do fire będziemy mieli 75, do lightningu mniej. Ale o, życie zmniejszy się. 1300, jeszcze tu na. Tak. A niech będzie tak. Jak ten fire resy to wolę niż od coldu na razie. I tu mamy pałę elementarne. Fire Lady Caspira nie będzie lepsze. 839. Nie, stanowczo nie. Nie. Tu jakiś łuk, staw. Tutaj resy takie niezłe. No wszystko jest skoruptowane, nie? Czyli z tym później to ciężko jest coś robić. Każde kolorowanie, łączenie u mastera to kosztuje walorby. Zresztą samemu nie można tego zrobić nawet, jak jest uszkodzony. U mastera można. Dobra, no to tyle. Znaczy ten łuk to nie miejsce zajmie. Ale. Jeszcze jakieś buty wypadły? Tak, te są słabe. Idziemy. Także Strongbox znaleźliśmy. I tak jak pisało, było 6 i wszystkie uszkodzone. Ale troszkę więcej do tych orbów. No i tutaj jest walka. Doszliśmy. Trzeba uważać na nią. Do piety. Piety. Trzeba po prostu naokoło niej chodzić jak włącz. O tak naokoło, bo ona wykrwawia. Bo jak dotknie, to zabije. Krótko przy samym jej tyłku. Wtedy krótką drogę robimy. Krótką drogę mamy i zdążymy obejść. Nie iść po takim kole, bo wtedy zawsze nas dorwą ten taki beam, jak to się nazywa po angielsku. Dobra, załatwiona. No i musimy organy znaleźć tam do Malachai. To ten golem nam zginął. Idziemy do Harvest. Tu mamy jeszcze 4 z 5, czyli znowu możemy spotkać. To idziemy do tego Harvest. Może jakiś lepszy się znajdzie? Sądzę, że jeszcze ciekawsze rzeczy wypadną. No to pierwszy boss, jeszcze tych trzech i dopiero Malachai. Czyli wszystkie te organy trzeba znaleźć. Troszkę częściej wypadają przedmioty, jednak. Zobaczmy, co to jest.
do życia, do fire, do lightingu. Armor mniejszy. Jak to by wyglądało? Mniej do coldu i mniej do armoru. To nie. To nie. No teraz tak trzeba będzie się zatrzymywać, bo nic nie można kupić. Teraz breakery, no ale czy my będziemy robić chisele? No nawet nie mam miejsca, one się sypią później. No i tu takie są. Trzeba znaleźć właśnie tych od bossów odpowiedzialnych za te organy i z każdego wyciągnąć ten organ, zanieść pieti i dopiero jak trzy się znajdzie, to ona nas wpuści tam do tego Black Core i tam będziemy z tym Malachai walczyć. Malachai to nie jest łatwy przeciwnik, na Merciless to bardzo trudny. I tutaj na pewno też. Nie wiem, jak tutaj damy z nim radę. No tu się, tu idzie doświadczenie. Ładnie. Żeby tak szło. Mamy Onslaught. No to to samo, co teraz. Dobra. Mamy poziom 40 chyba pierwszy, tak. I teraz tak, tu jest do coldu, tu jest do lightingu. Do coldu mieliśmy tam mało, to tu sobie właśnie dodamy, bo mamy 69. I tak się zdarzyło, że mamy pełne resy. Bo mamy 75, 75, 75. Oczywiście na cruel to się zmieni. Na cruel się to zmieni, bo one spadną wtedy. Ale na razie mamy pełne. No i tędy będziemy szli, nie? Tak jak już mówiłem wcześniej, i tędy, i tu, i tu. Jeszcze tu zrobimy regenerację, armor, i tu 1% do regeneracji i do armoru. To też trzeba zrobić, żeby być tutaj odpornym. Ale to później. Także resy full. To się nam udało, to dziwne, bo przecież nie kupiliśmy sobie dodatkowych jakichś ciuchów. No i tu trzeba walczyć, no. Ona lightingiem wali, książki takie stawiaj. I trzeba tu, no po prostu trzeba stanąć gdzieś obok i przeczekać. Teraz dobrze mamy resy na wszystko, dlatego nas tu nawet nie tknie. Nawet z nas nie tknie. Dobrze, mamy, ale nie wsadzimy, bo nie mamy miejsca. No, trzeba wyrzucać coś, no bo co, nie będziemy do miasta chodzić, bo szkoda czasu. Pierwszy organ zdobyty. Znajdź pozostałe. Idziemy, szukamy. Oczywiście golem zginął, on daje nam przecież regenerację życia. Popalone. No i trzeba tak to obchodzić. I pozostałych dwóch bossów też tu jest, w tej lokacji. Jest tutaj znowu Stonebox uszkodzony. Najpierw ich tu wytniemy, zobaczymy, co tam wypadnie. Jakieś rzadkie mają wypaść według Lickstona, nie? Pisze. 6 dodatkowych losowych rzadkich przedmiotów.
Ale uszkodzone. Z uszkodzonymi zawsze jest kłopot. Najlepiej to pierścienie się uszkadza, bo tam nic się nie modyfikuje w nich przecież. Najpierw zmodyfikować, a później uszkodzić. Dobra, zobaczymy, co tutaj słychać. Co tu wypadnie? Tak, heavy belt. 30 do życia, fire, lighting, niezły, niezły, jeszcze 4 do chaosu. Dobra, zobaczymy. Pała, rękawice. Szkoda, że nie dospieli, ale do życia, regeneracja do coldu. Dobra, zaraz sprawdzimy, co tu jest, bo już aż mi się ręce trzęsą ze szczęścia. Tak, mamy beltaki, no też tutaj 6 do coldu, 17 do life'a, a tu wszystko więcej. Czyli życia mamy 1300, 1392, a resy jeszcze się podniosły i to dobrze. No troszeczkę od lodu spadły, ale i tak trzymają poziom. Ale już następny, na przykład na cruel do lightingu już będziemy mieli full. Dobrze. Do życia doszło troszkę więcej i plus do chaosu. Czyli mamy chaos 4%. Co tu jeszcze? Zaraz. Te rękawice. My tu mamy takie wejścia do życia, do fire, do lightingu, a te do coldu, do życia. Buty. A to dla maga. No i raczej tutaj to wszystko, co nam się może przydać. No ale już jest lepiej, dzięki właśnie temu kamieniowi Lickstone. Dwie rzeczy żeśmy sobie nowe założyli i mamy przynajmniej te resy na fulla. A to jest bardzo ważne. Spojrzymy. Teraz tam. Tu już walczyłem. Powinno być zaznaczone. Tu walczyłem bez otwarte. Tak, to tu. Trzeba tą mapą się posługiwać, bo można się tu zaplątać. Yeti pewnie tu jest na górze. Znaczy, to nie jest trudne, to prosto się idzie, po prostu obchodzić którąś stroną i się zawsze dojdzie do tego bossa. No gorzej tu z tymi potworami, nie? Jest ich tu pełno. Golem tam ledwo dycha. No i tu następny. Czy to organizacja? Tną mnie tu równo. Ta jest niebezpieczna. Schowamy się. Zwalnia tu, temporal chains mamy na zarzuconą klątwę. Ona pluje tym. Wykrwawia. Jeszcze takim pejczem mnie wali. Co ona tu ma? No, odporna na ogień. No właśnie, akurat na ogień. To co my tutaj używamy. Resist fire. Ale ona tutaj. Regeneracja jest duża, ja nawet flaszek nie wduszam. Też trzeba coś wyrzucić. Nie wiem, co lepsze, chromatiki czy.
Jeszcze jeden, bo mamy dwa. No to jest ten, wypluwa z gęby te wszystkie i tu zostawia takie czerwone ślady. I to wybucha. Niebezpieczne na późniejszych poziomach trudności. Tu powinni dawać większe nagrody za pokonanie Malacha i jak się go pokona. Tu nie ma żadnej. Nagrodą jest przejście na Kruel. Cóż to za nagroda, nie? No wiadomo, że trzeba i tak przejść i tak. Dlatego nikt tutaj nie gra. Już jak jest na Merciless, no nikt się tu nie bawi. Nikomu nie chce się przechodzić tu z tych ścieżek, bo za co? Każdy drop tam farmi na tym i XP daje like. No, ten chaosem znowu wali, co on pisze. Ten odporny na lód. Odporny na lód, ale tak samo mu schodzi, jak i tej odpornej na ogień. W takim tempie. To od chaos jest, to jak się wdepnie, to zaraz nam zabiera. Ja zobaczę ile. A na tym poziomie niewiele. Dobra, jest. I tak musimy to sprzedać i tak. Dobra, mamy 3, idziemy do Pieti. Ona jest zawsze po środku. Aha, tędy. Tędy nie przejdę, tu. I te trzy organy, jak zaniesiemy jej, to ona nam ten Black Core otworzy i tam będzie właśnie Malachai. Też wymyślili z tym Malachai. Tu jest waypoint od razu, no i ona tu stoi, bierze. I wchodzimy, i tu będzie walka. Ciężka to walka, bo to jest naprawdę szaleniec. Nie wiem, co tu, jak tu nam się uda, ile razy zginę. Dobra, wychodź już. Trzeba uważać na ten taki. Ona tu. No. No i raz ją trzeba, raz jego. Powiem wam szczerze, że nie znam fabuły tej walki, ale wiem, jak walczyć. Nie interesowała mnie, w każdym razie uważam to za głupia. Może kogoś obrażę, jakiś fanów fabuły tej gry. No i ona mówi teraz, nie? Teraz jego wal. On wreszcie ucieknie, a ją przebije. Włóczniami. No takie pierdoły. Mogli coś mądrzejszego wymyślić? No właśnie. Dobra. No i on uciekł teraz, nie, idziemy dalej. Dobra, nie ma co czasu tracić. On teraz musimy mu co najmniej 1/3 obrażeń zadać, żeby otworzył któreś te drzewko i wtedy będziemy mogli te drzewka niszczyć i na tym to polega tutaj. No i trzymać się z daleka od tych jego tu tych dziur i wybuchów. Otworzył drzewko i trzeba je zniszczyć tu. O, ono tak się trzęsie. To tu. No i tutaj drzewko schodzi. Serce bestii. Pierwsze zniszczone. Teraz mu trzeba dołożyć uszkodzeń. Drugie otworzy, to serce bestii się nazywa, nie?
Nawet nie wiedziałem, dzisiaj to przeczytałem teraz. W ogóle mnie to nie interesowało jakoś. Czy to serce, czy nie. Ja to na to drzewko mówiłem. A otworzę drugie. Dobra, jest drugie. Zakładamy. Schodzi mu. Dobra, jest drugie. I teraz trzecie. Także widać, że mu tu już odchodzi. O, tak jak wybucha, to jest pewny dead na wyższych poziomach trudności. Także 100%. No chyba, że się ma 15 tysięcy HP. No i te takie... No tak, takie macki jakby wypuszczą. Dobra, następne drzewo. Trzeba uważać na to koło takie ogniste. O, te koła. Schodzi. No tam jeszcze rzucał na... Dobra, no i teraz trzeba mu nawtykać po prostu. Jak mu się zjedzie życie, to wygramy. Pokonamy go. No, za szybko to on tutaj... Masz tu z tyłu. No wszystkiego tu trzeba, na wszystko uważać, bo tutaj wszystko zabija praktycznie. Na Merciless tu jest wyzwanie, naprawdę tu jest wyzwanie, bo jeszcze nie mamy tej postaci takiej już jak na Endgame'ie, a jego trzeba jednak pokonać. Dobra, załatwiony. Także na Merciless to nie jest tu prosta sprawa z nim. Tu nic nie możemy wziąć. Zresztą, chociaż zobaczę to. Zobaczę, co to jest. Co to jest ta nowa? 165 armuru. Małe rysy. Gorsze od tej. Tak, tu mamy 196. No i idziemy do Highgate. I skończyliśmy twardziaszkiem grę na poziomie normal. Teraz Cruel pójdzie szybciej, bo już nie trzeba tak się bawić, tak szukać, nie? Już mamy jakąś moc, możemy szybciej pokonywać to. No mi tutaj wczytuje. Zobaczy, co ja tu mam. Dobra. Dostaniemy nagrodę. Czytuje godzinami. Także już się król otworzył. No i dostaniemy jakiś gem. Biel Echo, Multistrike. Dla nas nic tu ciekawego, dlatego że to jest Marauder. Gdybyśmy byli wiedźmą, to byśmy na pewno dostali coś pod spiele. No tu jest Spiele Echo, ale nie działa z Flame Totemem. A weźmiemy sobie o ten na jakiś przyszły build. No i idziemy do Cruel. Lickstone działają dalej. Także tu też będzie Strongbox. Czyli twardzioszek na SSF doszedł do Cruel. Tu jest Cruel, pisze. Stopień trudności. Doszliśmy. Idziemy. Jeszcze tego tutaj załatwimy. Na początku fajnie jest, bo oni są słabi. Jeszcze doświadczenie szybko dochodzi. Także no jest ten strongbox, niezidentyfikowany. No właśnie, nie można zidentyfikować strongboxu skoruptowanego. O to chodzi. Cóż tu wypadnie? Tu też będą rzadkie 6. Jeszcze jeden. O, Glass Blower Bulb. Blacksmith, armory, skrapy. Buty. 20% movement. No i evasion, wszystko, energy shield.
Ale nie są złe, takie fajne. Jakbyśmy tamtych nie znaleźli, to te by były akurat. Te by były akurat. Bierzemy. To nas. Nas. 277 armoru. 407 inwazjon. Do 6 do coldu. 16 do coldu, 17 do lightingu. To mówię, te wszystkie skoruptowane, nic później z nimi nie wlotu jest połączony. Jak to wygląda? Defense. Także mówiłem, w tej chwili mamy resy na Cruel niezłe, bo 75, 75, tu 55 do coldu. To wrzucimy. Spada do coldu, ale redukcja obrażeń aż 50%. To jest dużo. Zostawię tak. Bo cold zawsze można poprawić. No i tu będziemy mieli łącznik, żeby jakiś gem podstawić pod flametotem, bo już jest połączone. Także redukcja obrażeń 50% to jest bardzo dużo, żeby tylko taką mieć na Merciless. Albo w endgame'ie to już jest bardzo, bardzo dobrze. Trudno uzyskać taką, bo co level nam spada, nie? Tu jest ładna czwóreczka. Muszę ją wziąć. To wyrzucę. Bo ona ma aż 252 armuru. I potraktować alchemię orbem i nie wiadomo, co z niej wyjdzie. No i jest czwóreczka, nie? Tylko, że no czerwona i trudno będzie niebieski uzyskać, chyba, że u Mastera. Bo to wszystkie zbroje, które mają w sobie stręcz, armor, nie? To kolor niebieski jest bardzo trudno uzyskać. Preferowany jest czerwony. Nagemy kolor soketu. Kolor soketu. Hilok tutaj powinien się pojawić. Jest. Dobra. O. O, będzie srebrna moneta i taka jama będzie. I z niej też będzie można. To właśnie z niej można tą monetę będzie wyciągnąć. Już to miałem. No i jesteśmy. Tutaj. Czyli w mieście na poziomie Cruel. No, pokonaliśmy Malachai w akcie pierwszym. Trochę żeśmy przedmiotów znaleźli. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia.